Martina, którego zostania w Polsce 8-letniego Martina, który jest tutaj dzisiaj z nami, z rodziną państwa Den Hertog. W pierwszej kolejności pragnę przeprosić za brak udziału pana ministra Zbigniewa Ziobro. Niestety z innych ważnych powodów, innych pełnionych funkcji niestety nie mógł być na dzisiejszej konferencji. Jest pan minister Michał Wójcik, członek Rady Ministrów, który jako wiceminister sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris, który był pełnomocnikiem procesowym państwa Den Hertog. Bardzo proszę, panie ministrze. Ladies and gentlemen, good morning. I would like to welcome you to this press conference. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, za chwilę mamy spotkanie tutaj z rodziną Martina i z Martinem samym. Zjemy śniadanie, ale chcieliśmy pokazać państwu też szczęśliwą rodzinę. Szczęśliwą rodzinę, która może być razem w Polsce, razem ze swoim dzieckiem, razem ze swoim synem 8-letnim, który miał być zabrany do Holandii. Państwo mieli być również przewiezieni do Holandii. Na szczęście państwo polskie zdecydowało, że, a tutaj konkretne sądy, że ani nie wydadzą obywateli Rosji oraz Australii do Holandii władzom holenderskim, a jednocześnie nie zdecydował się rząd na to, żeby wykonać orzeczenie sądu holenderskiego o tym, żeby Martin, 8-letnie dziecko, zostało wydane do Holandii. Szanowni państwo, ta sprawa ciągnie się od roku, można powiedzieć. Jest to sprawa, którą prowadzi tutaj pan pełnomocnik między innymi, ale na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które brały udział w pomocy tej rodzinie. Chodziło o to, żeby ci ludzie byli wolni w Polsce, żeby mogli razem mieszkać. Specjalnie dzisiaj pokazujemy państwu, że dziecko jest szczęśliwe, pomimo tego, że jest dzieckiem, u którego stwierdzono autyzm, jest dzieckiem szczęśliwym, jest razem ze swoimi rodzicami. Chciałem oddać głos panu pełnomocnikowi na początku, a potem może ojcu Martina. Bardzo proszę, panie pełnomocniku. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, to postępowanie było, przyznam szczerze, jednym z najtrudniejszych, z jakim się zmagaliśmy, z uwagi na wiele przeciwności, wiele trudnych sytuacji i momentów. Natomiast od samego początku nie wątpiliśmy w to, że dobro małego Martina będzie tylko i wyłącznie zachowane z jego rodzicami. Dlatego z całą mocą zaangażowaliśmy się jako pełnomocnicy w te wszystkie postępowania. Tylko przypomnę, że Holandia nie odpuściła rodzicom. Holandia wystąpiła, co jest sytuacją, uważam, skandaliczną i sprzeczną z prawami człowieka, z europejskim nakazem aresztowania za rodzicami, którzy nie mogli tak naprawdę doprosić się, nie mogli odzyskać swojego dziecka, nie mieli z nim przez kilkanaście miesięcy kontaktu, co spowodowało regres w rozwoju dziecka. Proszę państwa, ale ta nasza walka, to nasze zaangażowanie nie było zaangażowaniem, można powiedzieć, wyłącznie pełnomocników. I tutaj chciałem z całą mocą podziękować przede wszystkim prokuraturze, również panu prokuratorowi generalnemu, panu ministrowi Wójcikowi, którzy wspierali rodziców zarówno w takim wymiarze politycznym, w tym, że zawierali głos, bardzo odważnie zabierali głos w sprawie, która jednak wątek międzynarodowy ma, a z drugiej strony zaangażowanie prokuratury w tych wszystkich sprawach było nie bez znaczenia. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że prokuratura działała bardzo aktywnie. Wspólnie z nami jako pełnomocnikami, również z drugim pełnomocnikiem, panem mecenasem Babkenem Hanzadian, również reprezentował rodziców. I nie tylko prokuratorzy nie zdecydowali się na zastosowanie jakichkolwiek środków zapobiegawczych względem rodziców, nie tylko tak naprawdę zdecydowali o zwolnieniu, bo pamiętajmy o tym, że pan Konrad Hertog był zatrzymany z uwagi na ten europejski nakaz aresztowania. Nie tylko wspierali aktywnie poprzez formułowanie bardzo określonych stanowisk zbieżnych z rodziną państwa Hertog w tych wszystkich postępowaniach. I to jest również sukces nie tylko nasz jako pełnomocników, również prokuratury. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć i podziękować tutaj w imieniu rodziców również tym wszystkim odważnym sędziom, ponieważ dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, pani sędzia Bożena Górna, która
właśnie wydała to orzeczenie, na podstawie którego uznała, że niewykonalne są te orzeczenia sądów holenderskich z uwagi na to, że one rażąco stoją w sprzeczności z dobrem dziecka, rażąco stoją w sprzeczności z prawami człowieka. I pana sędziego Dariusza Łubowskiego, który w słynnym orzeczeniu z września 2020 roku nie pozostawił suchej nitki, uznając za bezskuteczny europejski nakaz aresztowania wydany przez Holandię w stosunku do rodziców małego Martina. To są sędziowie, którzy chronią prawo człowieka, które krajem, który jest w stanie się poszczycić i przoduje niejako w ochronie praw człowieka, w ochronie życia rodzinnego, prawa do prywatności. Jeszcze raz bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję, panie mecenasie. Mr. Konrad, please. Yeah. Okay, yeah, I would like to say on behalf of the family, of our family, we're very happy to hear the decision yesterday. As you can see, Martin is also happy. We'd also very much like to thank, you know, the many people who supported us. Starting, of course, with the Minister of Deputy Minister of Justice, Mr. Wojcik, and the National the Prosecutor General's Office, also other members, other prosecutors involved. Also, we were glad that the judges were able to make you know, assess the evidence and come to a fair decision. And also, we'd like to thank our lawyers, Bartosz and Babkin, who've been, you know, supporting us bravely for many months. Okay. Dziękuję. Thank you, Mr. Konrad. Pan minister Michałowicz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, otóż Państwo przyjechali rok temu do Polski, mniej więcej rok temu to było, i ta sprawa budziła ogromne zainteresowanie publiczne. I nie ukrywam, że tutaj w pierwszej kolejności chcę podziękować prokuraturze za to wszystko, co zrobiła w tej sprawie, kierując się wyłącznie dobrem dziecka. A dobrem dziecka jest to, żeby było ono ze swoimi rodzicami. Ja przypomnę, że ta sprawa polegała na tym, że w Holandii na skutek donosu sąsiada Martin został oddzielony od rodziców i przebywał w specjalnym ośrodku. Początkowo miał przebywać tam zaledwie 4 tygodnie, ale przebywał przez bardzo długi czas, szanowni państwo. W związku z tym dziecko nie miało żadnego praktycznie kontaktu z rodzicami. Rodzice zdecydowali się wyjechać razem z dzieckiem do Polski. W związku z tym władze holenderskie, organy ścigania holenderskie uznały, że należy wysłać za nimi europejski nakaz aresztowania. I ten europejski nakaz aresztowania był rozstrzygany w Polsce kilka miesięcy temu. To była głośna sprawa, szanowni państwo, dlatego że prokuratura wystąpiła o to, żeby nie wydawać obywateli Rosji oraz Australii do Holandii ze względu przede wszystkim na dobro dziecka. I sąd okręgowy w Warszawie, pan sędzia, wydał postanowienie. Ja państwu przeczytam tylko fragment tego postanowienia, w którym napisane jest chociażby takie zdanie. Władze holenderskie w sposób rażący naruszyły artykuł 24 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, stanowiące, że każde dziecko ma prawo do utrzymania stałego osobistego związku, bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami. Niewątpliwie pozbawienie dziecka przez ponad rok jakichkolwiek kontaktów z rodzicami, bez jakichkolwiek podstaw do przyjęcia szkodliwego oddziaływania rodziców na dziecko, jest przykładem rażącego naruszenia powyższej normy karty, ale także nieludzkiego traktowania dziecka i jego rodziców. I szanowni państwo, my dzisiaj zdecydowaliśmy się, żeby państwu pokazać, dlaczego sędziowie zdecydowali tak, a nie inaczej. Dziecko, które jest szczęśliwe razem z rodzicami, z ojcem, z mamą, dziecko, u którego stwierdzono autyzm. Takie samo dziecko jak każde inne. Dlatego zdecydowaliśmy się tutaj na to, żeby cała rodzina dzisiaj pojawiła się u nas w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby państwu to pokazać, dlaczego sędziowie nie mogli mieć żadnych wątpliwości co do tego i że to było rzeczywiście nieludzkie, żeby najpierw wydać rodziców Martina władzom holenderskim, a potem władze holenderskie wystąpiły, szanowni państwo, o to, żeby wykonać w Polsce orzeczenie sądów holenderskich, mówiące o tym, że to dziecko ma być w pieczy zastępczej w Holandii. I dlatego państwu zdecydowaliśmy się dzisiaj pokazać, jak wygląda prawda. Dziękuję bardzo panu sędziemu, ale dziękuję także pani sędzi,
która wydała wczoraj, kilka dni temu właściwie to orzeczenie, ale wczoraj upubliczniono to orzeczenie, pani sędzi, która zdecydowała, że dla dobra dziecka to dziecko ma pozostać na terytorium Polski. To są wolni ludzie. Wolne dziecko, wolni ludzie, jego rodzice. I o tym musimy zawsze pamiętać. My zawsze będziemy stali na straży dobra dziecka. I chcę powiedzieć na końcu jedną rzecz. Bardzo dziękuję prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobro, ministrowi sprawiedliwości, który od pierwszych chwil tej sprawy interesował się tym bardzo mocno. I chcę powiedzieć, że gdyby nie on, można powiedzieć, że tego szczęścia tych ludzi by nie było. Chciałem podziękować bardzo serdecznie pracownikom resortu sprawiedliwości. Dwa departamenty zajmowały się tą sprawą. Dwa departamenty, szanowni państwo, kilka osób, była specjalnie wyznaczona osoba do tej sprawy. Bardzo serdecznie dziękuję pełnomocnikom, z którymi współpracowaliśmy. Dla nas najważniejsze i prokuratorom, zwłaszcza pani prokurator z prokuratury okręgowej w Warszawie, dla nas najważniejsze jest to, że sprawiedliwość zwyciężyła, dobro dziecka zwyciężyło, a ci ludzie są ludźmi wolnymi, mają prawo żyć jak wolni ludzie w Polsce i Polska im to zabezpiecza.